Kilka tygodni temu jechaliśmy przez Polskę i widzieliśmy pomarańczowego Lublina. I wtedy pomyślałem sobie, przecież to jest idealna baza na kampera. Tydzień później zobaczyłem ten oto piękny niebieski Lublin na jednym z kont instagramowych. To jest Lublin przerobiony na kamperka. Zaraz poznacie jego historię, poznacie jego właścicieli i zobaczycie, jak on wygląda. Bardzo inspirująca historia. Zapraszam. Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Kuba Urbaniak. Część z Was może znać mnie pod pseudonimem Podziarany Tata, bo tak właśnie tworzę w sieci. A dzisiaj chciałem zaprezentować Wam mojego vana, czyli wysłużonego Lublina, którego zaadoptowaliśmy jako camper van. Lublin jest z roku 2000, więc nie jest aż taki stary. Żeby znaleźć taki egzemplarz w miarę dobrym stanie, no trzeba było się trochę naszukać, ale udało się. Była to wersja 9-osobowa, czyli nie woziła jakichś tam ładunków, cementów, no bo wiadomo, te ładunkowe, dostawcze typowo wersje są bardziej dowalone. No tutaj była naprawdę fajna wersja osobowa z webasto wbudowanym, więc też mieliśmy już coś na sam początek. Bardzo baliśmy się tego, co będzie, kiedy zdejmiemy te fotele, zdejmiemy podłogę, wyciągniemy to wszystko do gołej blachy, ale okazało się, że podłoga jest naprawdę zdrowa i po wyczyszczeniu, po zakonserwowaniu jest to naprawdę dobra baza na kampera. Sam Lublin jest bardzo kwadratowy, no i dzięki temu też można wszystko fajnie w nim włożyć, do niego włożyć i no i łatwo się go tak naprawdę buduje. Samochód ma silnik 2.4 turbo diesel Andoria. No jest to nasza polska konstrukcja, zarówno samochodowa, jak i silnikowa. Napęd na tył. Dołożyliśmy tutaj opony all-terrain, które też, sam Lublin stoi już wyżej, więc też fajnie to wygląda. No i z tymi kołami myślę, że robi robotę. Nadają mu takiego charakteru. Część rzeczy była trochę wypłowiała, więc też potraktowałem je sprayem. Większość z rzeczy robiłem tutaj sam lub z pomocą znajomych. To też cieszy, kiedy samemu możesz zbudować coś, no, czym potem jeździsz, w czym żyjesz. Jeżeli chodzi o dach, bagażnik dachowy, no to też nadaje mu charakteru. Mamy tutaj 4 dalekosiężne halogeny. Na dachu mamy system solarny, 2 panele fotowoltaiczne. Z boku mamy dużą markizę 3-metrową, 3x3. No i jeszcze kawałek miejsca, kawałek tarasu na bagaże, biurniki, na paliwo. Lublin niesamowicie przypomina mi amerykańskiego Dodge Rama i jakby to też było dużą inspiracją przy tworzeniu tego campervana. Dołożyłem mu koło zapasowe, mocowanie od Suzuki Vitara bodajże, idealnie się wpasowało. Rozstaw śrub też jest ten sam, więc włożyliśmy oryginalne koło i wszystko tutaj pasuje. Dorobiliśmy nasz firmowy pokrowiec. Dołożyliśmy też drabinkę. Sam bagażnik dachowy trzeba było trochę przerabiać, trzeba było trochę go spawać, bo jest od Ducato, a tutaj no jest problem z mocowaniem na te rynienki, więc trochę przeróbek naprawdę tutaj było. No do góry mamy baniak z wodą. To miał być prysznic i jakby taki był tego zamysł, ale na pierwszym wyjeździe okazało się, że niestety ciśnienie nie jest takie i będzie trzeba jeszcze doposażyć się w pompkę, żeby to wszystko działało tak jak należy. Z tyłu vana właśnie docelowo mamy taki namiot, kabinę prysznicową przenośną, no i ona będzie nam służyła właśnie jako prysznic i jako toaleta. Mamy też porta potty w środku, które też wkłada się właśnie tutaj do tego namiotu i jesteśmy odizolowani i nie musimy tego robić w środku w vanie. Tak samo jest zresztą z kuchnią, bo no w Lublinie jest mało miejsca, my jeździmy z rodziną, jest nas 4, ja, żona i dzieciaki, więc nie ma miejsca na kuchnię, na wiele takich dogodności. Mamy tam lodówkę, mamy system nagłośnieniowy, 4 fajne siedzenia, które są bardzo wygodne. W środku jest zrobiona jadalnia, bo przednie fotele też się obracają, ale o tym powiemy sobie za chwilę i pokażemy to. Więc taki jest zamysł, żeby to był po prostu rodzinny kamper, a całe życie takie toaletowe i kuchenne dzieje się po prostu na zewnątrz pod markizą. Na dachu zrobiliśmy okno dachowe. Właściwie sam je wyciąłem, sam je tutaj wmontowałem. Też myślałem, że to się nie uda, ale kilka dni po zrobieniu i wstawieniu tego okna przyszła wielka ulewa. I co chwilę dosłownie w nocy przychodziłem patrzeć, czy nie jest tam mokro na dole na łóżku, ale o dziwo nie. Udało się to po prostu wprawić, więc samemu też można, jak się tylko chce, można zrobić wszystko. Tutaj też mamy 2 dosyć duże panele fotowoltaiczne, 2x300 W. One właśnie produkują nam tutaj prąd stały. No i myślę, że starcza spokojnie tego prądu. Musimy jeszcze tylko no, trochę rzeczy usprawnić tam na dole, ale to też za chwilę Wam wszystko pokażemy. No i zapraszam do bagażnika. Tak to tutaj właśnie wygląda.
Po lewej stronie mamy taką techniczną bazę. No samochód jeszcze jest w fazie, że tak powiem, dokańczania, więc chcemy docelowo jeszcze tutaj zrobić fajny stelaż. Tutaj mamy inwerter do prądu. Mamy też Webasto, które tak jak mówiłem jest oryginalnie już zamontowane. Dwa akumulatory. No akurat w tym momencie są to akumulatory podmienione. Czekam na nowe akumulatory, które już będą tutaj hulać. Tutaj też chowamy kuchenkę, przedłużacze, takie wszystkie te elektroniczne, techniczne rzeczy. Tutaj mieszczą się skrzynki z garnkami, z płynami, z gazem, no takie wszystkie rzeczy no, do kuchni. Mamy też tutaj stoliczek i rozkładaną półeczkę kuchenną, którą też Wam potem pokażę. No i oczywiście takie rzeczy do czyszczenia. A z drugiej strony łóżka, po drugiej stronie wkładamy wszystkie nasze rzeczy i wszystkie bagaże. Jeżeli chodzi o środek, wymarzyłem sobie, żeby to był właśnie kamper zrobiony w środku z drewna, więc wszystko jest drewniane, drewniana boazeria sosnowa, drewniane listwy, a podłogę mamy dębową. Jest to podłoga berlinecka, dębowa. Wszystko robiliśmy własnymi rękoma. Na początku pomagał mi kolega, którym zrobiliśmy podłogę, wyrzuciliśmy wszystko z samochodu. Kolejny dzień naszej przebudowywana, jest dzisiaj ze mną Max. Wisiemaneczko, Max! Max dorabia okna, rameczki wokół okien. Idzie nam to mega szybko, mega fajnie, mega sprawnie. Uzupełniliśmy to styrodurem. Może też powiem od początku, jak to wygląda w tym samochodzie. Jak go wyczyściliśmy do czystej blachy, zrobiliśmy stelaże właśnie na podłogę, na boki, na dach. Wygłuszyłem cały samochód bitmatą, więc jest naprawdę wygłuszony dobrze, bitmatą dookoła. Na to jest wrzucony styrodur i na styrodur jeszcze Alufox. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze nie mam wykończonych tutaj końcówek, ale to się zrobi. Jest Alufox, no i na Alufox już tutaj boazeria, a tutaj podłoga dębowa. Lublin jest dosyć wąskim samochodem, więc łóżko jest dosyć małe. Ja muszę spać delikatnie w poprzek, ale dajemy radę. Jeszcze jest pomysł taki, żeby dodatkowe łóżko zrobić tutaj z przodu. Jakiś materac, który wejdzie na te siedzenia i na te, gdzie też dzieciaki będą się mogły spokojnie wyspać, bo w czwórkę da się wyspać, razem z dzieciakami śpimy, ale nie jest to najwygodniejsze. No mówię, ja muszę spać delikatnie w poprzek, żona daje radę, dzieciaki się rozpychają, więc jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Tutaj mamy też porta potti, czyli nasz kibelek. Żona jeszcze nie jest do końca przekonana do korzystania z porta potti, ale pracujemy nad tym. No i tam wchodzi reszta bagaży, mamy też lodówkę. Lodówka to zwykła lodówka. Dzięki temu, że mamy prąd, mogliśmy po prostu kupić zwykłą, małą lodówkę. Nie kupować drogich, kamperowych lodówek, które kosztują po kilka tysięcy, tylko kupić za 400 zł bodajże taką lodóweczkę. Taka też była cała idea, żeby zbudować tego kampera budżetowo. Żeby to był naprawdę budżetowy van, żeby pokazać, że da się zrobić vana tanio. Kupić tanią bazę, w miarę dobrą bazę, która nam pojeździ i tanio go wykończyć przy użyciu własnych rąk, pokazać, że każdy tak naprawdę może zbudować swojego vana, jeśli tylko chce i każdy może wyruszyć w podróż i zacząć swój własny van life. Jeżeli chodzi o część pasażerską, tak jak mówiłem na początku, wyrzuciliśmy dosłownie wszystko. Fotele też, kanapy. Dwa przednie fotele są z Kia Carnival. To jest drugi rząd siedzeń z Kia Carnival. Są to fotele obrotowe, skórzane, mega wygodne. Da się je obracać, no i nie są drogie. Ja za cały komplet dwóch foteli i kanapy zapłaciłem 400 zł, więc gdzie same obrotnice mamy za 150 zł, no tutaj możemy kupić gotowe fotele obracane za naprawdę dobre pieniążki w super stanie i są naprawdę mega wygodne. Drugi rząd siedzeń, ja na początku chciałem, żeby to właśnie też były, żeby to też była kanapa z Kia Carnival, ale nie udało się, bo trzeba by kombinować z pasami, a tego nie chciałem. Bezpieczeństwo przede wszystkim, więc pomyśleliśmy o fotelach z Renault Espace, które mają swoje własne pasy bezpieczeństwa, Isofixy i na to postawiliśmy po prostu. Kiedy fotele się obróci, kiedy pogoda jest słaba, nie taka jak dzisiaj, bo dzisiaj jest naprawdę pięknie, ale kiedy pada deszcz, jest słabo, zimno, no to obracamy fotele, mamy taki stoliczek przenośny, który mocujemy tam pod oknem. No i jest to nasza jadalnia, jest to nasz duży pokój tak naprawdę, gdzie gramy, gdzie jemy, gdzie spędzamy czas. Więc da się. Minusem Lublina jest to, że nie da się wstać, bo jest dosyć niski ten samochód. Znaleźć Lublina, który ma wysoki dach, graniczy z cudem. To jest naprawdę złoty graal, żeby znaleźć wysokiego Lublina w super stanie, który jeszcze nie będzie też autobusem, którego potem ciężko przerobić tak naprawdę na vana w dokumentach. Ciężko. No postawiliśmy na takiego Lublina i z tym, co mamy, walczyliśmy i z tym, to, co mamy, po prostu zrobiliśmy najlepiej, jak możemy i myślę, że wyszło to naprawdę spoko. Ja, żona i dzieciaki jesteśmy zadowoleni. Pomysł na van life zrodził się tak naprawdę przez rajd z Wombol, w którym uczestniczyłem w zeszłym roku. Jechaliśmy wtedy do Irlandii starą Ładą Niwą. Był to 10-dniowy wyjazd. Spaliśmy właśnie na kempingach pod namiotami i jakby mega mnie to zajarało. To i sama też idea rajdu charytatywnego z Wombol. No i w tym roku chcieliśmy wystartować większą ekipą, więc postawiłem na większe auto. W rajdzie z
Złombol samochody muszą być z epoki, no właśnie z epoki PRL-u. To muszą być stare konstrukcje właśnie z tego bloku komunistycznego, więc takim większym samochodem, który wchodził w grę, był Żuk lub Lublin. No i postawiłem na Lublina. Szukałem go na koniec roku 2019 i udało się właśnie znaleźć taki fajny niebieski model osobowy pod Opolem, który woził robotników do jakiejś fabryki. No i on kilka lat też stał na magazynie. Ja go wyciągnąłem tak naprawdę razem z kumplem. On miał ostatni przegląd wbity, chyba 2.14 czy 2.15. Więc fajnie, fajnie, że się udało go znaleźć. Była wielka obawa, tak jak wam wcześniej o tym mówiłem, co będzie pod podłogą, ale okazało się, że jest spoko. Oprócz jakichś tam małych ognisk rdzy, które w łatwy sposób da się załatać, jest naprawdę spoko. Podłoga jest mega zdrowa i cała blacha, jakby cały samochód, silnik też jest naprawdę spoko. Przebieg 130 tysięcy, a to nasz polski Lublin 20-latek. Przebudowa zajęła nam jakieś kilka miesięcy, tylko że to było rozbite. Gdybyśmy wzięli takie dni robocze, no to myślę, że w 2 tygodnie bylibyśmy w stanie ogarnąć ten samochód. Wiadomo, no to tyle nie trwa, no bo trzeba zamówić jakieś części, czekać za gotówką, żeby gdzieś tam coś kupić, tak? I wszystko trwało kilka miesięcy, ale z samych roboczo godzin, no to myślę, że to by się zebrało w 2 tygodniach. Bo jak się spieliśmy i kiedy wykańczaliśmy środek, no to 3,5 dnia i mieliśmy zrobione boki, dach i podłogę, więc da się to zrobić szybko, jeżeli robisz na przykład z kumplem. Jeżeli chodzi o dzień z podróży właśnie naszym vanem, stawiamy przede wszystkim na podróże rodzinne. Mam żonę, 2 dzieci, więc nie ma innej opcji jak jeżdżenie z dzieciakami lub właśnie z grupką kumpli na Złombol. Dlatego musem było to, żeby było przynajmniej 4 wygodne miejsca i też fotele z Isofixami, pod które da się podpiąć foteliki. Środek zaplanowaliśmy tak, żeby dało się w łatwy sposób dojść do dzieciaków w trakcie jazdy. Właściwie dojść nie można, ale żeby żona mogła na przykład sięgnąć z tyłu do dzieciaków, żeby też dzieciaki miały dużo miejsca, żeby te fotele były odsuwane, żeby ten komfort był jak największy. Póki co jedynym minusem, jaki jest, to brak klimatyzacji. To jest naprawdę stary wóz i ma korbotronik dwustrefowy, korbotronik plus okna przesuwne i okno dachowe, co nawet w takie duże gorączki, kiedy otworzymy te wszystkie okna plus okno dachowe, daje naprawdę fajny i miły przewiew i jest nawet spoko. A w trakcie podróży z dzieciakami zabieramy też zawsze naszego pieska. Kotek zostaje pod opieką w domu, bo kot nie za dobrze znosi podróże. Kot jest typowym domatorem, ale pieska zabieramy, więc piesek też musi mieć wygodnie, musi być bezpiecznie. Zatrzymujemy się bardzo często i ze względu na dzieciaki, żeby też dzieciaki odpoczęły, pobiegały, ale też żeby pies mógł wyjść, napić się wody. Co jest piękne właśnie w podróżowaniu vanem, to że nic nas nie ogranicza. Nie goni nas czas, nikt nas nie goni. Możemy się zatrzymać gdzie chcemy, na ile chcemy i robić co chcemy. To jest najpiękniejsza sprawa chyba właśnie w podróżowaniu vanem. Ta wolność. Jeżeli chodzi o przeprowadzkę do vana, myślę, że będzie ciężko, szczególnie do tak małego vana. To jest super van naprawdę na podróże takie większe i mniejsze, ale myślę, że do życia jeszcze jest za mały. No i też nasza sytuacja, o ile ja jako taki wolny strzelec, że tak powiem, jeżeli chodzi o pracę, mógłbym pracować z każdego miejsca na świecie, no to żona, która ma gabinet dietetyczny w Lesznie, już gorzej, tak? Ma bazę swoich klientek, pacjentek właściwie i byłoby ciężko gdzieś tam pracować zdalnie. Oczywiście diety zdalne też robi, ale no, ten kontakt z pacjentem jest niezwykle ważny, więc byłoby ciężko. Dzieciaki też chodzą do żłobka, do przedszkola. Też byłoby ciężko to przeorganizować. Dzięki temu właściwie, że jesteśmy na swoim, no to możemy wyjeżdżać kiedy chcemy, jak chcemy. Te dzieciaki jeszcze też nie mają na tyle sztywnej szkoły, że tak powiem, żeby nie mogły sobie zrobić wolnego, więc możemy wyjeżdżać na ile chcemy, kiedy chcemy i to też jest super. Jeżeli chodzi o dzieciaki i podróż vanem, no to na początku obawiałem się tego, czy będzie im komfortowo, czy będzie im fajnie, ale okazało się, że dla nich to jest niesamowita zajawka i niesamowita przygoda. Nasze dzieciaki uwielbiają spanie w namiocie, spanie w kamperze. Pierwsze dni po zbudowaniu tego vana, no to z córką spaliśmy sobie właśnie pod domem. Tak jej się to spodobało. Nie ma większego problemu w tym. Jakby baliśmy się też tego, bo wcześniej też dużo podróżowaliśmy, ale były to zazwyczaj jakieś tam hotele, domki i tak dalej, gdzie ten komfort, no wiadomo, jest większy, tak? Ale tutaj też da się to zrobić i postarałem się zapewnić wszystko, i wodę, i prąd, i toaletę, tak, więc da się. I dzieciaki też są na tyle fajne, że jeszcze nie są przesiąknięte, tak jak my dorośli, jakimiś tam uprzedzeniami, tylko dzieciaki po prostu wchodzą w ten van life i żyją, tak, i one się bardzo szybko tutaj przyzwyczajają do tego i dają sobie naprawdę radę, tak, że naprawdę my dorośli moglibyśmy się też wiele od nich uczyć. Van life dla rodziny myślę, że na pewno da dużo zbliżenia. Dużo miłości, też odskoczni od internetu.
bo ja jako twórca internetowy no naprawdę dużo czasu spędzam w sieci, przy telefonie, a podróży vanem, kiedy jesteśmy razem zamknięci w tym naszym małym samochodzie, w naszym małym vanie, to jest taki nasz mały świat, jesteśmy tylko my, jest trasa, jest jezioro, jest woda, są góry, no i jest fajnie, po prostu czerpiemy jak najwięcej z tego czasu razem i zbliżamy się rzeczywiście do siebie niesamowicie. To nie tylko w podróżach vanem, ale to też wyjazdy na kempingi, takie pod namiot, to jest niesamowite, naprawdę są fajne przygody, duże, fajne wspomnienia też z dzieciństwa, też ja sam jako dzieciak uwielbiałem po prostu spać pod namiotem i teraz jakby też chcę to zaszczepić w moich dzieciakach, taką miłość do tych przygód i brak lęku przed tymi przygodami. Jeśli zastanawiasz się nad van life'em, to nie zastanawiaj się dłużej, tylko zrób ten pierwszy krok. To jest niesamowicie ważne i to nie tylko tyczy się van life'u, ale wszystkich decyzji życiowych, tak? Zmiany pracy, zmiany każdej życiowej. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Nie możemy się bać, żyje się tylko raz i ja też wyznaję taką zasadę, że mamy jedno życie i to od nas zależy, jak je przeżyjemy, więc trzeba żyć na 100%, nie bać się podejmować decyzji, bo potem możemy się w przyszłości zastanawiać, dlaczego nie zrobiliśmy tego kroku i możemy pluć sobie po prostu w brodę, że nie spróbowaliśmy, tak? A jak nie spróbujesz, nie zobaczysz, więc warto spróbować. Nie trzeba się też bać kosztów, nie trzeba bać się tego, że nie damy sobie rady, no bo trzeba się sprawdzić, a chciałem też udowodnić właśnie budując Lublina, że te koszty nie muszą być olbrzymie. To nie trzeba kupować nowego Ducato, kampera za kilkaset tysięcy złotych. I tym jadę, i Ducato jadę, tak? I tutaj śpię, i śpię w najnowszym Ducato, czy w najnowszym Chimerze, więc jakby to nie ma różnicy. Tylko trzeba właśnie znaleźć to sedno, czyli to, o co w tym tak naprawdę chodzi i o tą zajawkę i o ten czas, który możemy mieć dzięki temu, że podróżujemy vanem i tą wolność, którą dzięki temu dostajemy i to jest piękne, bo zatrzymujemy się gdzie chcemy, jedziemy gdzie chcemy, kiedy chcemy, na ile chcemy, jak chcemy zjeść śniadanie nad jakimś pięknym wybrzeżem, to tam jemy śniadanie, jak chcemy pooglądać z dachu jakiś zachód słońca w górach, no to oglądamy i nic nas nie ogranicza i to jest piękne i nie można się bać podejmować jakichś tam decyzji i trzeba próbować, szczególnie jeżeli mamy do tego jakieś tam predyspozycje, praca nam pozwala, to tym bardziej warto w to wejść. Kuba, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, za pokazanie nam Twojego Lublina oraz podzielenie się tą bardzo inspirującą historią. Tak jak Kuba powiedział, podpisuję się pod tym, jeżeli ktoś z Was chce spróbować van life'u, to nie ma na co czekać, tylko po prostu działać i robić, bo wiecie jak jest. Czas szybko płynie, a życie jest tylko jedno. Tak. Kuba, gdzie możecie znaleźć w internecie? W internecie znajdziecie mnie wchodząc na stronę www.podzieranytata.pl, to jest mój blog. Na Instagramie podzieranytata lub też blog o vanie. Tutaj jeżeli chodzi o projekt właśnie naszego van life'u, to właśnie rozkręcamy to konto. Super, bardzo dziękuję. Wszystkie linki będą oczywiście pod filmem, możecie followować i śledzić przygody. Zachęcamy Was do przyciśnięcia przycisku subskrybuj, dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi awanturami, a jeszcze parę się ciekawych historii pojawi, także zapraszamy na dół. No i tyle, dziękujemy bardzo. Nie zapomnijcie też wcisnąć łapki w górę, dokładnie. To jest wielka motywacja dla twórców, więc zróbcie im tę przyjemność, a ja Wam dziękuję bardzo za zaproszenie, że chcieliście zobaczyć mojego Lublinka i mam nadzieję, że widzimy się w trasie. Dzięki, trzymajcie się. Na razie. Hej.